Gdyby Jin z magicznej lampy powiedział, że możecie wybrać dowolną supermoc, o którą byście poprosili? Ja w ciemno bym brał rentgena. Serio, gdybym mógł wszystkich przejrzeć, nie potrzebowałbym niczego innego. Wątpię jednak, że Jin byłby w stanie zamontować aparat rentgenowski w moich oczach. Przecież mówimy tu o fizyce. We wnętrzu aparatu do fluoroskopii, który patrzy przez wasze ciało, jakby było przezroczyste, znajduje się rura Cruxa. Urządzenie to ma dwie elektrody, czyli metalowe nośniki ładunku elektrycznego. Katoda jest połączona z ujemnie naładowanym źródłem prądu, zaś anoda z dodatnio naładowanym. Wysyłane przez katodę ujemnie naładowane elektrony rozpędzają się i uderzają w dodatnie naładowaną anodę, z której następnie się wybijają. W rezultacie powstaje promień X. Tak po prostu. Elektrony w promieniach X przechodzące przez materiał mogą albo rozpraszać, albo pochłaniać, co skutkuje ich spowolnieniem. Im grubszy materiał, tym wolniej będą się poruszać. Dlatego też kości ludzkie, które są bardzo twarde ze względu na dużą zawartość wapnia, spowalniają elektrony znacznie skuteczniej niż tkanki miękkie, które z kolei w 70% składają się z wody. Powietrze natomiast nie spowalnia ich wcale. Sposób, w jaki promienie X przechodzą przez tkanki, zostaje utrwalony na płytce fotograficznej w postaci cieni o różnym zaciemnieniu. Im trwalsza tkanka, tym kolor na płytce będzie ciemniejszy. Biały kolor odpowiada kościom, szary – tkankom, natomiast czarny – powietrzu. Tak naprawdę obrazy rentgenowskie są negatywami fotograficznymi, w związku z czym jaśniejsze obszary nazywane są cieniami. Przykładowo, obraz rentgenowski zdrowych płuc będzie pełny czarnego koloru. Spuchnięty punkt zapalenia płuc z kolei będzie odpowiednio jaśniejszy, ale dla lekarzy nadal będzie cieniem. Jeszcze 100 lat temu idea dosłownego prześwietlenia człowieka byłaby dla naukowców i lekarzy niedorzeczna. Prawdę powiedziawszy, ojciec promieni X, niemiecki fizyk Wilhelm Röntgen, odkrył je całkowicie przez przypadek. 8 listopada 1895 roku Röntgen pracował w swoim laboratorium do późna w nocy. Kiedy wychodził i wyłączył najpierw światło, a potem pozostałe urządzenia, zauważył, że buteleczka z przezroczystym płynem w jednym z rogów pomieszczenia zaczęła świecić zielonym światłem. Fizyk zauważył, że zapomniał wyłączyć lampę elektronową. Gdy to zrobił, światło w buteleczce zgasło. Ten niecodzienny efekt zainteresował fizyka, co zachęciło go do dogłębnego zbadania swojego odkrycia. Skoro buteleczka stała w przeciwległym rogu, oznaczało to, że lampa musiała wysyłać niewidzialny promień. Chcąc sprawdzić jego właściwości, Röntgen zasłonił lampę różnymi przedmiotami – kartką papieru, tekturą, szkłem, a nawet drewnianymi deskami. Promień przechodził przez nie wszystkie bez problemu, ale gdy zasłonił lampę pudełkiem z metalowymi odważnikami, zobaczył ich cienie na ścianie. Kontynuował swoje obserwacje, gdy przez przypadek przysłonił promień swoją dłonią. To, co Röntgen zobaczył, zszokowało go. Były to cienie kości śródręcza. Dosłownie patrzył na wnętrze swoich dłoni. Aby zarejestrować efekt promieni X, Röntgen dodał do konstrukcji płytkę fotograficzną. Kilka dni później wykonał pierwsze w historii zdjęcie promieniami X. Była na nim dłoń jego żony, Berty. Röntgen zdał sobie sprawę, że właśnie odkrył nowy rodzaj promieni, które są niewidoczne gołym okiem, ale są w stanie prześwietlić wszystko. W związku z tym nazwał je promieniami X. Fizyk nie uważał się za geniusza. Kiedy usłyszał propozycję opatentowania swojego odkrycia, parsknął serdecznym śmiechem. Był bardzo sceptyczny co do promieni X, ponieważ nie widział dla nich żadnego zastosowania. Jedyne co robił, to stawiał na ich drodze różne materiały. W ten właśnie sposób odkrył, że tylko ołów nie przepuszcza tych promieni. To odkrycie spowodowało, że w trakcie prześwietlania RTG do dziś zasłaniamy się ołowianymi fartuchami, aby uchronić się przed szkodliwym promieniowaniem. Mimo jego nastawienia, odkrycie to wywołało furorę w środowisku naukowym, zaś jednostki służące pomiarowi ilości promieni X zostały nazwane na jego cześć – rentgeny. Röntgen był pierwszym naukowcem w historii, który otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, ale nie opatentował swojego odkrycia. Zamiast tego oddał je ludowi. Niektórzy łowcy okazji próbowali wzbogacić się na odkryciu naukowca. Byli tacy, którzy otwierali gabinety lekarskie oferujące pacjentom wykonywanie zdjęć ich szkieletów. Jedna z gazet tamtych czasów opublikowała artykuł, według którego promienie X mogły być prawdziwą żyłą złota.
Choć nie są tak magiczne, jak powszechnie uważano, wkrótce lekarze na całym świecie docenili wartość odkrycia rentgena. Na początku 1896 roku zaczęli oni używać aparatury rentgenowskiej do diagnozowania złamań kości. Co prawda minęło ponad 100 lat od odkrycia promieni X, ale do dziś uważane są za jeden z największych przełomów w dziedzinie medycyny. Promienie X umożliwiły zdiagnozowanie wielu poważnych chorób w sposób łatwy i precyzyjny. Może trudno to sobie wyobrazić, ale przed odkryciem tych promieni lekarze nie mieli żadnej możliwości zajrzenia do wnętrza ciała człowieka bez operacji. Oczywiście to znacząco utrudniało leczenie i niektórych chorób w ogóle nie dało się zdiagnozować. Z tego względu pacjenci nie mogli w pełni polegać na medycynie. Lekarze z kolei nie mogli im niczego zagwarantować. Od tamtej pory aparaty rentgenowskie stały się bardziej zaawansowane, ale ich podstawowa funkcjonalność w ogóle się nie zmieniła. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęto kwestionować bezpieczeństwo aparatury rentgenowskiej ze względu na promieniowanie. Może ono mieć różny wpływ na poszczególne części ciała. Dla przykładu, promieniowanie podczas prześwietlenia klatki piersiowej jest równe promieniowaniu, jakie otrzymalibyśmy po 10 dniach spaceru. Z kolei zdjęcie dłoni to jeden dzień przebywania na świetle słonecznym. Natomiast dawka promieniowania, którą otrzymujemy podczas prześwietlania jamy brzusznej czy jelit, to aż 3 lata kąpieli słonecznych. Mimo to ta metoda jest wciąż jedyna w swoim rodzaju i bardzo ułatwia postawienie trafnej diagnozy, choć powinna być używana tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. Żeby nie było tak ponuro, pokażemy Wam coś, co sprawi, że nie będziecie się bali rentgena. Tak naprawdę jesteśmy wystawieni na promieniowanie każdego dnia. Słońce jest jego największym źródłem. Promieniowanie próbuje dostać się na Ziemię i pomimo warstwy ochronnej w postaci pola magnetycznego i atmosfery, pewna dawka promieni w dalszym ciągu do nas dociera. Im większa wysokość nad poziomem morza, tym większe promieniowanie. Nie odczuwamy jego szkodliwości, ponieważ nasze ciało jest do niego przyzwyczajone. W ostatnim stuleciu promienie X znalazły zastosowanie w innych branżach niż medycyna. Są używane na przykład na lotniskach. Nie tylko służą do prześwietlania bagaży pasażerów, ale również przesyłek na poczcie. Zanim jakiekolwiek paczki trafią na pokład samolotu, są skrupulatnie skanowane radiografami, które ukazują ich zawartość. Jeśli cokolwiek wyda się pracownikowi podejrzane albo zabronione do dalszej wysyłki, zwyczajnie nie dopuści do zapakowania jej na pokład. Samoloty również są prześwietlane promieniami X. Dzięki temu mechanicy są w stanie wykryć złamania i zadrapania karoserii maszyny, które mogą nie być widoczne gołym okiem. I choć ich nie widać, mogą doprowadzić do poważnych usterek, jeśli nie zostaną wykryte na czas i naprawione. Najbardziej niecodziennym zastosowaniem aparatury rentgenowskiej jest ocena stopnia autentyczności dzieł sztuki. Ta metoda została użyta po raz pierwszy 70 lat temu i od tamtej pory pozostaje niezastąpiona. Nawet jeśli oryginał i kopia obrazu wyglądają identycznie, promienie X pomogą stwierdzić, które z dzieł jest fałszywką. Pokazują, w jaki sposób artysta nakładał kolory na płótno, ile warstw farby się na nim znajduje i jaką techniką malarską się posłużył. Te wszystkie szczegóły pomagają łatwo odróżnić kopię od oryginału. Promienie X znajdują również zastosowanie w archeologii. Gdy odnaleziono starożytne zwoje z Pompejów, badacze nie próbowali ich rozwinąć w obawie, że mogliby je zniszczyć. Zamiast tego posłużyli się rentgenem, aby przeczytać ich zawartość. Niesamowite, jak powszechnie jest stosowane odkrycie fizyka. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. A tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Wystarczy kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.